To jest Krzysiu. Krzysiu jest smutny, ponieważ nie ma gamingowego monitora. Przegrywa wszystkie turnieje, a koledzy śmieją się z niego. Gladeus Company przedstawia monitor MSI Optics Mac 274E. Gamingowy monitor dla prawdziwych graczy. Częstotliwość odświeżania 144 Hz. Szybka reakcja, płynny obraz na ekranie. 1-milisekundowy czas reakcji matrycy. Aplikacja Gaming OSD App. Dopasuj perfekcyjne parametry wyświetlania obrazu do twojej gry. Zgodność z HDR Ready umożliwia uzyskanie oszałamiających efektów wizualnych dzięki regulacji kontrastu i cieni. System Night Vision. Inteligentny system tuningu obrazu, który rozjaśni cienie i zacienione obszary na ekranie. Technologia Mystic Light. Wyjątkowo gamingowy wygląd. Regulowana podstawa. USB typu C. Możliwość bezproblemowego podłączenia dowolnego urządzenia. Szeroka przestrzeń barw. Tryb Gaming Mode. Wybierz najlepszy tryb i ciesz się fantastycznymi efektami wizualnymi. Szeroki 178-stopniowy kąt widzenia ekranu. Technologia Anti-Flicker i LED Blue Light. Możesz jeszcze dłużej grać bez zmęczenia i znużenia oczu. Technologia FreeSync Premium. Płynna rozgrywka pozbawiona zacięć i efektu rozrywania ekranu. I wiele, wiele innych. Monitor doskonale również sprawdzi się w turniejowych grach, takich jak na przykład Valorant. Polecam ten monitor. A teraz czas na Amonga. Dobra, w końcu jakaś to być może dobra runda. Być może tak, być może nie. Mhm. Tu, najgorzej, że tutaj nikt nie poszedł chyba w tą stronę. A jeśli poszedłby, to byłoby taktyczne. Ale chyba nikt nie poszedł do elektrycznego. Zawsze ktoś jest w elektrycznym, tak? Zawsze jesteś w elektrycznym. Nie wiem, sprawdźmy to. Naprawdę wszyscy poszli gdzieś tam? Naprawdę nikogo tutaj nie ma? Ani jednej rąbanej osoby. Mam pytanko, kto był w admin roomie, Evron, zanim to powiesz, to jest moje jedyne pytanie, kto był w admin roomie? Ja byłem w admin roomie i ja teraz podszedłem do ciebie. Okej, okay, to już nie mam pytań. Okay. Gdzie ciało zostało znalezione? W elektryku. Byłem w admin roomie, to akurat potwierdził teraz JJ. Potem poszedłem górą. To znaczy, ciebie nie widziałem w admin roomie, Evron, po prostu podszedł do mnie teraz Blad i myślałem, że to był Adwisek. Okej, okay, dobra. No to nieważne. To ja byłem w admin roomie, potem poszedłem sobie odpalić fiolkę na chwilę na kamery, ale była za muła, poszedłem do elektryka i było ciało Huntera. Ktoś znowu mógł zrobić numer z wentami. Janeczek... Ja byłem w elektryku, tylko że byłem na początku bardziej rundy i potem poszedłem sobie. Przed znalezieniem ciała minąłem się z Janeczkiem w nawigacji i jeszcze Flotar mnie mijał, jak ja szedłem na O2 i Flotar zbiegał chyba z kafeterii. Tak, i szedłem też na O2. Ej, czy jak ktoś wyskakuje z wenta, to jest odgłos tego? Czy crewmate to słyszy? Nie wiem w sumie. Nie wiem, mam nikt ciebie nie usłyszał. Nikt mi nie bo... Miki teraz... że słyszał. Nie, bo zastanawiam się to, bo ja byłem w nawigacji i robiłem zadanie i nagle pojawił się Janeczek i stał przy dosłownie na wencie i ja wtedy robiłem zadanie, więc byłem zasłonięte i mega mi to zastanawiało. Ale słyszałeś, James? Jak no ty właśnie, robiąc, no nie słyszałem. Jak ty robiąc, które zadanie robiłeś, Miki? No, w nawigacji robiłem to takie, gdzie to trzeba na środek nakierować. Minąłem go też, Miki wtedy poszedł ja, w dół. Miki, tutaj w właśnie nie taka... Nie masz fizycznej możliwości zobaczyć go na wencie, robiąc to zadanie, bo musisz... No ja jak skończyłem to zadanie, mówię, że jak nagle mi się pojawił po zadaniu, przed zadaniem mi było, skończyłem zadanie. To jest zadanie się strasznie szybko robi, bo to jest jedno kliknięcie. A tak no właśnie, szczerze, dlatego to było dziwne dla mnie, ja miałem taką myśl w tej grze i ta myśl wyglądała w ten sposób i to przysięgam, to jest legit myśl, mogę się o to podesłać nawet później, że ja widziałem jak Mikiego w tej nawigacji i potem on mi tak nagle dziwnie zniknął i myślałem, ty, czary wyskoczył wentem? Ja mam, tak, Miki, tak do ciebie myślałem. Pytanie tylko jedno. Tak? Co robiłeś na początku, gdy ja strzelałem tam z asteroid? Bo się robiłem tak kręciłeś download kółko danych, download danych asteroid. I download danych i sprawdzałem, czy robić zadanie. Aha, bo i ty sobie strzelałeś z armatki i potem pobiegłeś też chyba zrobić download danych. Co tutaj standardowo podkreślam, że jedna osoba została zabita, więc drugi imposter cały czas może sobie robić alibi. Diabeł, gdzie ty byłeś?
Na górze kafeterii kabelki Pepego. Blady, gdzie ty byłeś? No wiesz, gdzie byłem, w admin roomie, koło ciebie. Tak, gdzie ty byłeś? No ja byłem, w momencie, kiedy gra się skończyła, byłem w O2. Wszedłem na O2. Miki, gdzie byłeś? Teraz byłem przy tym... Tam, gdzie się benzynę bierze, zawsze zapominam. Janek, gdzie byłeś? Byłem w komunikacji, schodziłem na dół. Azwaj, gdzie byłeś? Admin room. Gdzie? Admin room. Czyli ty jednak byłeś w admin roomie? No byłem. I ty podszedłeś do mnie, czy to... Ja podszedłem do ciebie. Byłeś? Ja podszedłem kiedy do ciebie. Kiedy mnie wyprzedziłeś trochę Adwizek? Stinky cheese, ale chyba kiedy pasuj, mnie Adwizek wyprzedziłeś, skoro ty byłeś po prawej stronie za mną? No pobiegłem teraz, no i to teraz zacząłem kartę przykładać, ale mi 3 razy odrzuciło. Może złą kartę tam dajesz? Może nie masz pieniędzy na koncie. Ojejaj, gorąco jest, gorąco jest, naprawdę jest gorąco. Dobra. Z jego dzisiaj w szkole spłukiwali, dajcie mi spłuk. Myk, myk. Oj, będzie podejrzany, bo coś tam ten. Gdzie było ciało? To biegłem sobie z kafeterii wzdół i w dół i po prostu ciało było w admin roomie. W admin roomie. Już mówię, dobra, to tak, do admin roomów wchodził Advice chyba? Nie. Ja z Mikim byłem na medbayu i widziałem jak Miki ten... Czekaj. Evron wchodził do medbaya. Ja byłem. Tak, to widziałem takie. Ja byłem w medbayu i faktycznie był Adwisek i był Miki i chyba się Miki. Znaczy ja nie byłem, ja nie byłem w admin tym, tylko przebiegałem do medbaya. Flotar wchodził do admin roomu, kiedy patrzyłem i na pewno wchodził do diabeu i chyba Adwisek, ale nie jestem pewien. Ale Adwisek chyba na korytarzu był. Mogę się mylić z Adwiskiem, ale wiem, że Flotar i diabeu na pewno tam wchodzili. Aha, nie, dobra. Nie było w admin roomie teraz. Ale wchodziłeś w tej rundzie do admin roomu, bo tak liczyłem sobie, kto wchodził, gdzie, jak. Był taki moment, że w admin roomie były 4 osoby, bo ja tam byłem kartę zeswajpować, tak jakieś, nie wiem, 30 sekund przed reportem. Kto tam był? Ty Nexę widziałeś? Wiesz co, generalnie był też taki moment, też 30 sekund przed reportem, że ja zszedłem z kamer do reaktora zrobić sobie 1, 2, 3, 4. I potem znowu wróciłem do kamer, ale widziałem, że na pewno do admin roomu wchodził diabeł i wchodził Flotar. Moim zdaniem, nie wiem, czy mam rację. To trochę dałem, wkopałem. Moim zdaniem, Flotar, gdzie skończyłeś rundę? Mogłem kogoś zabić, kurde. Skopałem, strasznie. No ale to jest ostrożna gra i trochę wkopuję. Faktycznie trochę mało agresywnie gram, muszę bardziej agresywnie grać. Prawy róg szedłem właśnie do magazynu i widziałem Mandzia, który właśnie też idzie do elektryka. I tak jakby on szedł z admin roomu. Nie szedłem za zmiarą. Dlaczego Flotar mnie wpierdziela, skoro wiesz, że tego nie robiłem? Szczególnie, że Jarek nie widział, jak byłem normalny. A skąd szedłeś? Do elektryka? A co ciebie to obchodzi? Agresywnie! No, bo chciał mnie wrobić w zabójstwo, którego nie zrobiłem. Grubo. Zawsze tak wszystkich posądzasz o czyny, które samemu wykonałeś. No, jeżeli szedłeś... Czyli co? Najbardziej wali Flotar, tak? Nie, i nikogo po drodze nie widziałem i później jedyną osobą, która wychodzi z admin roomu, znaczy nie widziałem ciebie, że wychodzisz z admin roomu, tylko z tamtej strony szedłeś do elektryka.
Kwestia jest taka, Flotar mówi, że był z prawej i nikt go nie widział, a potem Nexe widział go w przyadminie. Ktoś mi widział na kamerach, ktoś mi widział na kamerach. Widziałem się na kamerach wchodzącego do admin roomu. Tak, i szedłem w dół, nawet nie wiem, czy to widziałeś, czy nie, Jest w admin roomie? Jest w admin roomie. Gdzie on prowadzi? On chyba... Tylko w prawą stronę. Tylko w prawą. Czyli z prawej do admina może prowadzić. No nie wiem, albo Flotar, albo Skip chyba. Trzeba też pamiętać, że jedna osoba może sobie robić alibi, bo po jednym tym jest cały czas. Nie wiem, jeszcze... Zabrakło. Skoda, Adwisek, że skipnąłeś. Skipnąłem po prostu, nie wiem, no dwa pte mam dowody, nie? Dobra, trzeba trochę agresywniej zagrać teraz. Flotar jest najbardziej podejrzany, więc musimy go oszczędzać w pierwszej kolejności i tyle. Dobra. Oj, nie zdążę. Będzie report. Czy nie będzie? Nie wiem w sumie. Mogę ja na sekundkę zanim ten powiesz coś? Mhm. Flotar z Yangmigim gonili mnie, uciekałem przed nimi i na dosłownie pół sekundy na dole, tam gdzie, tam na samym dole po lewej stronie, przez sekundę mignął mi przycisk reporta. No niestety bałem się wrócić po prostu, że nie mam zasięgu na że po prostu zostanę zagany. To tak, Gałgany, trzeba kogoś teraz wytypować, bo są dwa trupy i prawdopodobnie dwóch zdrajców, znaczy na pewno dwóch zdrajców cały czas żyje, więc musimy teraz zadecydować, żeby kogoś wykreślić. Koniecznie musimy teraz kogoś wykreślić. Ja wierzę, że Nexe nie jest i faktycznie siedzi na kamerach, bo ja po prostu często zwracam uwagę, czy one znaczy, się świecą, że mrugają. Ja teraz siedziałem na kamerach. I Flotar od dwóch rund były jakieś małe podejrzenia na niego, no i teraz nie ma chyba powodów, żeby nie wierzyć. Nie, ja chciałem powiedzieć tak, Yangmiki z Flotarem gonili mnie, jakby cię nie zaraz. Ja ciebie nie goniłem, ja biegłem do reaktora, miałem mam ostatnie dwie misje, jedną w reaktorze i jedną w kamerach. Ja po prostu biegłem od... Szczerze, biegłem z tobą, mówię, nawigacji. Będę się teraz trzymało ludzi, żeby się oczyścić. Dobra, prosta sprawa. Nie widziałem tego reportu. Ciało było po lewej stronie. Miki, ty nie mogłeś być ty, bo cię widziałem. Flotar to też nie mogłeś, go też minąłem. Tego ciała, o którym ja mówię, które ja zobaczyłem, czy wam nie mignął może report? Ja właśnie nie zauważyłem tego, No, fantastycznie, dobra, to teraz tak, prosta sprawa. Janeczek, gdzie byłeś, co robiłeś? Musimy jedno sobie wywalić. Byłem w Medmayu i potem przechodziłem przez silnik górny i schodziłem na dół do security. A kiedy byłeś w tym Medmayu? Od razu po raz dobra, Blady, dobra, Janeczek nie był od razu Janeczek nie był w Medbayu. On nie był w Medbayu. Nie był w Medbayu od razu. Dlatego Janeczek? W jakim momencie? No, dobra, ale jeszcze raz. Zaczęła się runda i poszedłem na Medbayu. Oj, nie, byczku. I zgasły światła wtedy. Ja generalnie kręciłem się po prawej stronie, tam robiłem zadanie i potem zgasło światło, zacząłem biec, żeby je naprawić. No, powiem tak. Nie wiem jak z pierwszym ciałem, ale to nie może być wasza dwójka, bo wasza dwójka realnie nie mogłaby zabić tego ciała, które tylko ja widziałem. Tylko niemożliwe, że... A jeśli wcześniej ktoś zabił? Bo to runda przecież trochę trwała, trochę. Ale to chyba. Ta runda nie trwała, tak? Dobra. Dla mnie, bardzo mnie to zastanawia, Janeczek teraz skłamał, że na starcie byłem w Medbayu, a nie ma opcji, ponieważ ja byłem wziąć fiolkę i czy mnie się wtedy skanował Adwisek i od razu jak wybiegłem, to dalej nie widziałem Janeczka, tak. Ja wtedy pobiegłem do strony nawigacji i dalej nie widziałem Janeczka, więc nie trochę mnie to zastanawia, że... No, powiem tak. No, nie gdzie wiem. Gdzie ciało ja zostało znalezione? A co robiłeś w tym Medbayu? Gdzie znalazłeś ciało? Skanowałem się. Przy Simon Says. Gdzie to jest? Gałganki, jako że jest dwóch zdrajców, jako że Janeczek jest najbardziej prawdopodobny, ja bym po prostu ale teraz na niego... Nie musimy. No dobra, musimy. No ale musimy, no bo i będzie koniec rundy, jeśli teraz kogoś nie wykreślimy. Aha. Trochę tak na ostatnią chwilę, no ale no, musieliśmy. Ale Imo, nie wiem. Dobra, wygranko w kieszeni. Było troszeczkę pod presją, ja to mega się kryłem, ale udało się. Teraz wystarczy jedną osobę wywalić i git będzie, co nie? No. Imo wystarczy jedną osobę teraz załatwić. Nie wiem czy o dwa, nie będzie taktyczniejsze. Chodź tu, moje Yangmiki.
No, tak. Wiedziałem, że to ty, wiedziałem, że to ty jak poszedłeś do śmieci, bo tak śmieci się robi na początku. A ja powiedziałem przed chwilą, Evronowi ufam i tak, aha. Tych słów się nigdy nie mówi. Jak no. Evron, poszedł, jak Evron przeszedł do w ogóle śmieciarki, która jest na początku robiona, która jest pierwszym questem, nie wiem, w czwartej turze chyba też wiedziałem, dobra. To jest report i mówię, vote Evron, bo przegramy. No i dupa, akurat ktoś odpalił reaktor. Unlucky. Sad gap. Dobra. I tym razem jesteśmy już crewmate'em, ale to była całkiem ładna, ten, całkiem zero. No w sumie nie byłem jakoś bardzo, ładnie to rozegrałem. Praktycznie miałem bardzo dobre alibi przez większość czasu. No bo tak było. No nie oszukujmy się. W miarę się poruszałem. Ta mapa moim zdaniem jest, nie jest taka prosta. Ale miałem całkiem ładne alibi i praktycznie cały czas trzymałem się. No pierwsze dwie rundy w ogóle nikogo nie zabiłem, trzymałem się z innymi, więc miałem całkiem dobrze zrobione alibi. I prawda jest taka, że nikt mnie faktycznie nie podejrzewał. Ja wiem tylko, że mam taki problem, że jak jestem niewinny, to dużo agresywniej gram. To jest taka prawda. Dużo agresywniej gram. Jak jestem... Jak nie jestem... Oj nie, z diabełem nie zostajemy. Uff, zdążył. Ktoś zdążył zgłosić ciało. Znalazłem Huntera na kamerach. Kamera roomie, znaczy. Kamera room. Kto tam był? Bo dużo osób było teraz na prawo. Adwistek, gdzie byłeś? Zazwyczaj większość osób na prawo biegnie. Vlady, gdzie byłeś? Nawigacyjny. Diabeł, gdzie byłeś? Nawigacyjny. Plotar, gdzie byłeś? Nawigacyjny. To Mandzio przyjmuje inicjatywę na akcelerację. O2. Easy. Miki, gdzie byłeś? O2. Nexo, gdzie byłeś? Ja byłem w reaktorze, robiłem to, te kwadraty widziane. No w kamera roomie. Ja poszedłeś do kamera roomu, czy widziałeś Nexo gdziekolwiek? No właśnie, kurczę, ktoś mi mignął, ale to dawno temu. Tutaj no, nie było. Pamiętajmy, Janek, że w kamera roomie jest vent. Ja byłem w broniach i no, już nie ma. I broniłem. Broniach, czyli gdzie? Czyli no, na strzelaniu? Tak, strzelałem do meteorów, potem polowałem. No dobra, skoro ciało było wady na kamerach, a ja byłem w reaktorze, to może, ja się wytłumaczę, zanim ktoś mnie zacznie podejrzewać. Byłem, zeskanowałem się w medbayu, poszedłem z medbaya straight to reaktor, zacząłem robić tego gównianego questa, który zajmuje 5 lat. I mo równie dobrze to może być Evron, który zgłosił ciało, tak, które zabił. Tylko ta start tak, gry od razu ten, żeby cooldowna mieć, to też trochę... Nie, start gry jest krótki cooldown, tam jest 10 sekund. 10 co nie? sekund. No powiem tak, wiem, ale no w sumie... Kto lubi kamery? Nexe. No lubię, to zawsze kampi przy kamerach. Ale... Jest killerem. Czy ja wiem, czy poszedł. Ale ostatnio nie, ostatnio nie siedzę do mnie. Mi się wydaje... Nie siedzę to nawet szczerze, stary, w tym momencie. Po prostu mówię ci, byłem w medbayu się zeskanować. No, bo skan jest teraz useless, no to stwierdziłem, że tego zrobię na początku. Adwistek, na kogo byś głosował? To cię bardziej denerwuje. Czy to jestem ja? Nie, szczerze. Jak miał dać szał, to na Nexem oddał. No czemu? Właśnie... Ale taki szał z broni, czy w mordę? No to i to. Fame MMA z Fortnite graczem? Przekonałeś mnie! Adwiska dzisiaj myli w kiblu, nie? Miał pierwsze pukanie. Znaczy to na 100% jest 50 na 50, bo... Dobra, słuchajcie, a teraz trochę też faktów i logiki. Jak wszyscy wchodziliśmy do komunikacyjnego, kamery były zapalone. Jakieś 4 sekundy przed zgłoszeniem ciała, albo 3 sekundy przed zgłoszeniem ciała, jeszcze kamery były zapalone, zatem to jest albo Evron i self-report, albo to jest Nexa. Ja tu nie mogłem być, nie miałem jak. Tak, bo do Evrona ktoś mógł przybiec, on go zabił go i od razu zgłosił. Tak, też mogło tak być. Jedyna osoba, której nie było z nami, to był Janek. Janek zabił na kamerach i walnął nura do wentów. Ale taka dlaczego nikt nie podejrzewa Mandzia w ogóle, halo? No ale przejmę inicjatywę, ja podejrzewam. Bo Mandzio teraz robi reverse psychologię, wyjechaliśmy mu na psychę w tamtej rundzie i teraz się będzie odzywał. Ale według mnie pierdzielenie głupo. A gdzie Mandzio byłeś? Kurde. Janeczek. Mandzio, gdzie ty byłeś w tej rundzie? Na kamerach. Nie wiem, no mi dwoboje śmierdzicie. Na tej wieś, gdzie byłem, i Diabo wie, gdzie byłem, i Flotar wie, gdzie byłem. Komunikacyjny. Jadwisek wie, gdzie dzięki, chłopaki. Janeczek się mści, zagłosował na mnie. Miłej gry wam życzę. Dziękuję. Frajerzy dęci. A ja Mandzio, dzień dobry. To mógł być trochę taki chaotyczny, bym powiedział, ja głos. Chciałem powiedzieć, że dogrywam tę rundę do końca i jak coś zwalniam slota. Oto blachać. Chaotyczny uważam, że to był bardzo głos. I mogło to lepiej wypaść, co nie? Mogło to lepiej wypaść. Dobra, zróbmy ten reaktor. Yeah.
Ciekawe. Diabeł z kimś tam pobiegł. No dobra, jankmiki się chyba sprawdzą, więc możemy ufać. Oj, byczku. No i co teraz? Dobra, wykorzystując okazję. Dobra, jankmiki uważam, że jest czysty. Czy Janeczek jest czysty? Ciężko powiedzieć, co nie, ale uważam, że jankmiki jest czysty. Natomiast diabełu... Oj, byczek się tutaj podejrzani kręcił. Co nie? Podejrzanie się kręcił ten byczuś tutaj. Nie chciałbym rzucać słów na wiatr, ale podejrzanie się kręcił. Poszedł jak w dół chyba. Dobra, no chyba sobie poradzą z reaktorem. Bez przesady. Jest ich dużo. Są dorośli. Poradzą sobie? Nie, nie poradzą se. Naprawdę se nie poradzą z reaktorem? Poradzili sobie. Ja pierniczę. Naprawdę myślałem, że se nie poradzą z reaktorem. I będzie przypiks. Dobra, no już tyle cooldownu minęło, że ja zaraz zginę. Nie wiem czemu, ale kurde, przewiduję swoją śmierć. Jestem sam, jestem w idealnym miejscu, żeby mnie teraz zabić. Naprawdę. Przewiduję, że ja zginę. Ja muszę kogoś znaleźć. Jakiegoś jankmikiego albo coś, bo to się skończy katastrofą. Ja zaraz zostanę... Wiedziałem, że to jest diabeł. Podejrzanie już chodzi od samego początku. Kurwa, wiedziałem! Że zaraz schodzę sam i zostanę zaciukany. Mogłem kogoś poszukać znajomych. O! Ciało Bladiego zostało znalezione w admin roomie. Byłem dosłownie przed chwilą w medbayu. Janeczek się skalował. Co robiłeś, Plotter, w admin roomie po raz trzeci? Chyba kartę, na prawo miałem zadanie z kartą. A, bo ciekawe, Flotter, bo na samym początku rundy jak... Tak, tam... i nie dokończyłem tego zadania, no. Chodzi ci o pobieranie. Tak. Tak, tak, był alarm, nie raz dokończyłem tego zadania i wróciłem. Ale zostałeś tam i wysyłałeś, nie przerwałeś wysyłania. Dlaczego nagle robiłeś wysyłanie do samego końca, go nie przerwałeś, a później znowu? To czemu alarm nie sprawił, żebyś przerwał to zadanie, ale mimo wszystko je przerwałeś? Czekaj, się zgubiłem. Nie bo był alarm, tego zadania, był pierwszy nie alarm. Tego zadania nie za pierwszym razem. Tak, ale był alarm i zignorowałeś ten alarm. Normalnie sobie nie, stałeś... Nie, przecież dalej biegliśmy sobie razem. Stałeś biegliśmy razem nawet do tego, do reaktora, tylko ktoś chyba go wyłączył po drodze. I ja tego zadania nie dokończyłem i chyba w kolejnej rundzie dokończyłem je. I teraz miałem trzecie podejście do admin roomu, żeby zrobić po prostu zadanie z kartą. Koniec. Ja ale czego go nie zrobiłeś nie mam na swoje usprawiedliwienie, bo... Okej, Adwisek, gdzie byłeś? Ja śledziłem w ogóle cały czas Flotara i Flotara i moje szczęście, bo widziałem jak śmieci wyrzucą przy mnie i no i... Ale dlaczego śledziłeś Flotara zamiast robić swoje zadania? No, robiłem też, wszystkie? Bo też miałem to samo praktycznie. Dobrze, diabeł, a ty co robiłeś? Tankowałem. Ja byłem po prawej stronie, wróciłem z powrotem zrobić questy, które mi się nie udało zrobić na tym kokpicie i jak Miki mi widział, jak skończyłem questy. Stateczek robiłem i dawno skończyłem. Miki, a ty co robiłeś? No teraz byłem przy nawigacji. Minął mnie, ja wychodziłem tak, akurat z kokpitu i on z dołu wychodził. No dobra, a co jeszcze robił? No nie musisz go bronić. No ja byłem w nawigacji teraz. A ty, Janku, co robiłeś? No ja byłem najpierw w adminie, potem sobie polazłem na reaktor, żeby go naprawić, a potem poszedłem do medroomu i w medzie tak, się skanowałem. Tak, ja go w medroomie zobaczyłem. Mogę to powiedzieć, co nie? Że ja widziałem, jak Adwisek się przy mnie skanował, tak? No możesz, tak, możesz. Nie ma animacji, nie masz animacji, no, dobra. No to miałem kolejkę, więc... Miki, Adwisek i Janek, nie podejrzewam was w ogóle. Podejrzewam Flotara z tym self-reportem i diabła potencjalnie. Bo diabła nigdzie nie widziałem, nawet na sekundę. A ja podejrzewam ciebie jakby. Ja też. Ja diabeł lubię. Od samego początku cały czas tak próbujesz kombinować. I przypominam tylko, że na początku jak byliśmy w kokpicie rzeczywiście co było tak dużo osób, to też przejąłeś bardzo mocno inicjatywę i był tylko jeden kill, więc mogłeś nie zdążyć nikogo zabić. No.
Wiemy, że jest jeden killer na pewno, bo raczej bym ja mówię, że ty jesteś dla mnie podejrzany i ty mówisz, że ja jestem dla ciebie podejrzany. No bo jesteś od samego początku jakby, cały czas dla ciebie kierowałem podejrzenia. Prawdopodobnie wyrzuciliśmy jednego zabójcę, tak. Ponieważ tylko jedna osoba zginęła i prawdopodobnie to był Nexy i prawdopodobnie został tylko drugi zabójca. Jest to albo Flotara, jest to albo Diabo. Diabo mógł nas... Nie było teraz dwóch killi przypadkiem? Bloody był, no ja znalazłem ciało Bloody'ego. No nie, to Bloody, a Evron nie żył normalnie. Nie, no. Hunter. To co robimy? Nie wiem, ja nie wiem. Od razu Hunter był dead. Start giery. Przewidziałem, no właśnie, przewidziałem. Ajajaj. Byczki, nie wiem czemu, ale w pewnym momencie jak już jest sam, to już wiesz, że to się zaraz źle skończy. Takie przeczucie cię atakuje, co nie, że powinieneś sobie znaleźć jakiegoś kolegę. No i widzicie, kolegi sobie nie znalazłem i pojawiłem się martwy. Dobra, ja bym ogólnie zmienił grę najchętniej. Był taki pomysł. Jest już strasznie późno, a my jeszcze giery nie zmieniliśmy. Eluwina. Siema. Gdzie znalazłeś ciało Diabła? W kokpicie, przebiegałem obok kokpitu w tym momencie. I wcześniej widziałem, że ktoś przychodził, ale nie mam do końca pojęcia kto. Kokpit. Przedem jest tam z góry. Na prawo, na maksa. Tak. Adwisek, Flotar, gdzie byliście? Bo was nie widzieliśmy przez całą rundę. I byliśmy praktycznie cały czas razem, więc... No cały czas razem byliście? Tak. Tak. Ktoś przychodził Janek, gdzie wcześniej? Byłeś przez całą tę rundę? Ja chodziłem bo ciebie z tobą. Też nie widziałem. Przepraszam. Jezu, dobra, panowie. Cut the bullshit. Chodziłem z Jankiem całą rundę, bo dokończył swoje ostatnie zadanie. Widziałem Adwiska i Flotara, że to nowi najlepsi przyjaciele. Chyba będzie duo z Fortnite'em. Diabeł, zostałeś sam. Słuchaj, jeszcze raz. Mijałem ludzi. Była sytuacja ludzi. Taka, że... Poczekaj. Dużo ludzi. Tłumy sobie miałem. Download kończony był na samej górze, bo ostatniego downloada miałem, zrobiłem rzeczywiście. Przyszedłem sobie na O2 robić liście, mijam je... Najpierw minąłem jakieś osoby, nie mam pojęcia, mówię kto to był. Później przyszedł Miki, poszedłem w prawą stronę i leży Trubelo. Adwisek, Flotar, jaką mieliście rotację w ciągu tej rundy? Poszedłem do Armina, bo wy byliście tak, całą rundę razem? Byliście tak, tak, raz... cały czas. No to oszczędźmy sobie gadania. No dobra, tak jakby... To ja panowie chciałem jedną rzecz zaznaczyć, bo robi się to samo, o czym gadaliśmy 2-3 dni temu. Mianowicie znowu dzielicie się na grupki i nie da się co to. Ale ja skończyłem zadania. Ja robiłem tylko zadania, a nie, to nie byłem przy kimś. No właśnie, właśnie o to chodzi, że no ale, dobra, no ale co mam zrobić na w momencie, jak zrobiłem wszystkie swoje dzisiaj. Zadania? Nie, jak zrobiłeś zadanie, to jest jak najbardziej odruchać. Ale nie mieliśmy tych samych zadań, bo my jakby biegaliśmy od zadania do zadania, więc...